Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnych naszych zajęciach, ostatnich przed Wielkanocą. Dzisiaj będziemy robić ciekawe, ktoś się domyśla. Oczywiście, dzisiaj będziemy wykonywać króliczka wielkanocnego, zajączka wielkanocnego. Do tego będziecie potrzebowali rolkę po papierze toaletowym, oczywiście nożyczki i klej. I coś do pisania. Najlepiej jakiś długopis, mazak, flamaster i jakąś kredkę, żeby zrobić środeczek uszek. Moi drodzy, zaczynamy od przecięcia rolki po papierze toaletowym na trzy części. Ale tak, najlepiej jakby te części były mniej więcej takiej samej szerokości. To znaczy, zobaczcie, lekko składamy, zaginamy naszą rolkę i tniemy. Jedna część, o, poleciała mi, poleciała. Druga część może być nawet troszkę szersza, to będzie tułów. O. I trzecia część. I słuchajcie, jedną część taką sobie zostawiam. Z jednej części najwęższej, czyli tutaj najmniej ta, która ma, wycinamy takie uszka. Czyli mamy zgięte i wycinamy takie uszko długaśne, tak? Takie długie, jak ma zając czy królik. Zobaczcie, tak mamy łezkę i musimy tutaj tak rozciąć, zobaczcie, środeczek. I mamy dwa uszka, tak? Jasne. I teraz przechodzimy do tej trzeciej części, która może być najszersza, ale nie musi. I teraz zobaczcie, musimy wyciąć takie troszkę łapki. Jak to zrobić? Mamy zgięte i zobaczcie, z jednej strony, ja Wam tak narysuję może, w jaki sposób mamy to wyciąć. Przy zgiętej, słuchajcie, rolce, musicie wyciąć o takie łapki, mniej więcej po takim śladzie. Widzicie? Wycinamy. Czyli takie okrągłe troszeczkę. Tutaj musimy rozdzielić jedną łapkę od drugiej. I tak zaokrąglić. Hop. Dalej podwójnie, tak? Tniemy. No i wyszło nam coś takiego. I teraz odginamy. I zobaczcie. Zaginamy troszeczkę te łapki, żeby nam stały na stole. O, i on stoi. I odkładamy na bok. I teraz bierzemy część z uszkami i w środeczku rysujemy sobie tutaj takie środeczki, tak? Jakieś pomarańczowe, żółte, różowe, kto jakie chce. Ja mam pomarańczowy. Rysujemy. Tak. I teraz przechodzimy do naszej głowy, a mianowicie część, która nam taka została nienaruszana. Przykleimy tutaj, zobaczcie, uszka za momencik. I zaraz będziemy rysować oczka i nosek. Czyli tak, przyklejamy uszka. Bierzemy klej i przyklejamy, tak, dwa uszka. O. I następnie rysujemy mu, naszemu króliczkowi, oczka i nosek. Oczka. I nosek, tak? Można ząbki narysować, dwa wystające i wąsy. I tak wygląda, zobaczcie, główka naszego zająca. O, moja taka sobie. I teraz wystarczy tylko naszą główkę przykleić do tych nóżek i zając gotowy. Oczywiście można jeszcze, co ma zając z tyłu?
Oczywiście, ogonek. A jaki zając ma ogonek? A no taki. Czyli pomponik możemy przyczepić, kto ma pomponiki. Można zrobić kuleczkę, na przykład z bibuły, albo z chusteczki, albo z jakiegoś papieru. I nasz zając gotowy. Koniecznie pochwalcie się swoimi zajączkami wielkanocnymi. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli ktoś ma oczka ruszające się, to można zastąpić oczywiście takimi oczkami. Zamiast namalować czy narysować, to można przykleić takie oczka. Dobrze, moi drodzy, tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o prace plastyczne. A teraz mam nadzieję, że razem ze mną nauczycie się takiej fantastycznej piosenki. Ja już tutaj sobie włączę tekst, żeby się nie pomylić. I moi drodzy, będziemy śpiewać, ale będziemy sobie wystukiwać taką melodię. A jak to zrobić? Ano bardzo prosto. Użyjemy do tego łapek i nóżek. I tak. Będziemy sobie klaskać i dotykać uda. Tak? Czyli zobaczcie. Klaśnij dwa razy udo. Klaśnij dwa razy udo. Klaśnij dwa razy udo. Spróbujcie. Dwa. Jeden. Jeden, dwa, jeden. Jeden, dwa. Super. I tak będziemy wystukiwać i przy tym będziemy śpiewać. Najpierw poznamy tekst. Uwaga! Są takie święta raz do roku. Powtarzamy. Są takie święta raz do roku. Super. Co budzą życie, budzą czas. Powtarzamy. Co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońca blasku. Wszystko rozkwita w słońca blasku. I wielka miłość rośnie w nas. I wielka miłość rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody. Miłość do ludzi, do przyrody. W zielone każdy z wiosną gra. W zielone każdy z wiosną gra. Już zima poszła, spać za morze. Już zima poszła, spać za morza. A w naszych sercach radość trwa. A w naszych sercach radość trwa. Super! I to jest nasza zwrotka. Spróbujmy razem zaśpiewać, dobrze? Czyli wystukujemy i śpiewamy. Uwaga! Są takie święta raz do roku. Co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońca blasku. I wielka miłość rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody. Zielone każdy z wiosną gra. Już zima poszła spać za morza. A w naszych sercach radość trwa. Super! Mamy refren za sobą. A teraz zwrotkę, przepraszam. A teraz czas na refren. Uwaga! Refren będzie całkiem podobny, tylko nie jedno klaśnięcie, a dwa. Czyli dwa klaśnięcia, dwa uda. Próbujemy. Jeden, dwa, jeden, dwa. Jeden, dwa, jeden, dwa. Super! No i uczymy się tekstu. Uwaga! Kolorowe pisanki przez dzieci malowane. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane. Super. Pierwsze bazie pierwiostki. Bratki wiosna nam śle. Pierwsze bazie pierwiostki. Bratki wiosna nam śle. Białe z cukru baranki. Jak zaczarowane, białe z cukru baranki. Jak zaczarowane, małe żółte kurczątka. Zniknął cały już śnieg, małe żółte kurczątka. Zniknął cały już śnieg, w
piecu rosną sękacze, baby wielkanocne i mazurek filutek. Spójrzcie tam, pierwszy liść i mazurek filutek. Spójrzcie tam, pierwszy liść według starej recepty. Babcia barszcz ugotuje według starej recepty. Babcia barszcz ugotuje, przyjdzie cała rodzina. Na te święta już dziś przyjdzie cała rodzina. Na te święta już dziś. Super! I spróbujmy zaśpiewać wspólnie refren. Uwaga! Dwa razy? Dwa razy. No to zaczynamy. Kolorowe pisanki, przez dzieci malowane, pierwsze wazie pierwiostki. Bratki, wiosna nam śle, białe cukru baranki. Jak zaczarowane małe żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg, w piecu rosną sękacze. Baby wielkanocne i mazurek filutek. Spójrzcie tam, pierwszy liść według starej recepty. Babcia barszcz ugotuje, przyjdzie cała rodzina. Na te święta już dziś, brawo dla Was. Słuchajcie, ćwiczcie, bo to jest bardzo fajna piosenka, wesoła i przy tym można sobie samemu robić melodię, tak? Czyli muzykant i śpiewak w jednym, tak? Czyli i grajek, tak przysłowiowo, i muzykant. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że razem świetnie się dzisiaj bawiliście ze mną. No i to już tyle z racji naszych zajęć o tematyce wielkanocnej, ponieważ już jutro mamy dzień wolny od zajęć, jutro, pojutrze, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek i we wtorek mamy wolne i dopiero, słuchajcie, widzimy się w środę następną, czyli za tydzień. Świetnie. Na pewno policzyliście bardzo dobrze, że to jest 7 dni, tak? Tydzień ma 7 dni. Świetnie. Moi drodzy, chciałabym Wam złożyć super życzenia, abyście świetnie wypoczęli, abyście byli super zdrowi, abyście się świetnie najedli. Tak bardzo. Takich babek, mazurków. Może jakiś jajek w majonezie. To, co kto lubi. Kto lubi na przykład sałatki, no to niech je sałatki. I życzę Wam, słuchajcie, samych sukcesów, fajnych zabaw, spokojnych świąt i co najważniejsze, mokrego dyngusa. Widzimy się za tydzień. Wesołych świąt. Pa, pa!